Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24. Ze mną w studio Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Pani Marszałek, była Pani właściwie przed chwilą, wraca Pani z Przylądka Nadziei, tutaj wrocławskiego oddziału onkologicznego, gdzie spotkała się Pani z Alicją Chybicką. Nie bez kozery, bo onkologia pomniejszona o te 2 miliardy, które mogły trafić na onkologię. Przylądek Nadziei to jest wyjątkowe miejsce. Tam dzieci, mali pacjenci dostają szansę, żeby wrócić do normalnego zdrowia. I rozmawiałam z panią profesor i opowiadała o tym, jak rodzice przyjęli gest, który zobaczyli w Sejmie, jak przyjęli decyzję, że te pieniądze, naprawdę wielkie pieniądze, mają trafić na telewizję publiczną. A te pieniądze przekazane na onkologię wypełniłyby tą lukę i wszystkie dzieci chore na raka mogłyby być leczone nowymi technologiami, nowymi lekami. Bo mamy świetnych lekarzy w Polsce, mamy szlachetnych ludzi, którzy patrząc na te zbiórki, które ciągle widzimy w internecie, dzielą się swoimi pieniędzmi, żeby uzbierać czasami 300 tysięcy, czasami 1 000 000 złotych na leczenie małych pacjentów. Ale to powinno być zadanie państwa. My możemy pomagać, ale nie możemy zastępować państwa. A te 2 miliardy złotych rozwiązałyby problem tych ludzi. Te dzieci byłyby uratowane i wielu, wielu pacjentów w naszym kraju mogłoby żyć dalej w zdrowiu. Bo rocznie na raka w Polsce umiera 100 tysięcy ludzi. A połowę prawie można by uratować, gdyby były środki na na nowoczesne leczenie. Bo naprawdę lekarzy mamy doskonałych i oni robią wszystko, co mogą, ale muszą mieć szansę skorzystać ze swojej wiedzy. Ostatnio Telewizja Polska pokazała taką informację o tym, że z roku na rok jednak tych środków jest więcej na onkologię i że to, o czym jest ta cała dysputa publiczna, to przesada. To znaczy, rzeczywiście pieniędzy jest więcej, dlatego, że płacimy jako Polacy większe składki ZUS-owskie i tych pieniędzy jest więcej, ale to nie są pieniądze, które państwo daje na leczenie, to są pieniądze ze składek. Ale jeżeli pójdziemy do szpitala, porozmawiamy z pacjentami, to okaże się, że sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Pacjenci czekają na zabiegi bardzo długo i nie mogą kupić tych leków, które mogłyby im pomóc wrócić do zdrowia. Czym szybciej wrócą do zdrowia, czym wcześniej zacznie się leczenie, tym większe szanse na to, że będą zdrowi i że wyleczą się z tej choroby. Czyli absolutnie 2 miliardy zamiast na telewizję powinny pójść na leczenie, bo to zdrowie jest... Ale wystarczy zapytać każdego Polaka na ulicy. Każdy ma do czynienia z kimś chorym i każdy wie, co jest ważniejsze. Życie człowieka jest najważniejsze i nie powinniśmy się tutaj zastanawiać. A jeśli chodzi o kampanię prezydencką i o spotkania, bo jest Pani po spotkaniu z prezydentami tych największych miast na Dolnym Śląsku, którzy jednoznacznie Panią poparli w kampanii prezydenckiej. I tam padło takie zdanie na tym spotkaniu dzisiejszym, że z Warszawy nie widać problemów małych miejscowości, problemów samorządowców. Jaki ma Pani pomysł na to? Samorządy w Polsce odgrywają wielką rolę i tak naprawdę zmieniają nasz świat wokół nas, bo samorządowcy wspólnie z mieszkańcami podejmują decyzje, widzą, które sprawy są lokalnie najważniejsze, bo trudno z Warszawy decydować, gdzie ma być szkoła, jaka ma być szkoła, jakie ma być przedszkole, gdzie mają iść drogi lokalne. Samorządy muszą być samodzielne. Wtedy mogą realizować to, czego od nich oczekują mieszkańcy i nie mogą dostawać dodatkowych zadań od państwa bez pieniędzy, a to dzieje się teraz. Problemy z finansowaniem oświaty, to rząd obiecał pieniądze nauczycielom, ale za tym nie poszły pieniądze do samorządu. Samorządy muszą się tym zajmować. Więc z Warszawy powinniśmy dać samorządom swobodę działania, a jeżeli dajemy jakieś zadania, samorządy muszą dostać na to pieniądze. I poza tym, przyjmując ustawy, powinno się konsultować to z samorządowcami. Powinien być dialog i powinno się sprawdzać, czy dana ustawa przyniesie skutki dla samorządu, pozytywne czy negatywne. Ostatnie lata pokazały, że samorządy są raczej traktowane jako coś, co trzeba zdobyć, a nie współpracować. I Pani w kampanii mówi, że współpraca, nie kłótnie, tak? Współpraca, nie kłótnie. W ogóle moim marzeniem i to jest, dzięki temu podjęłam decyzję o tym, że kandyduję, bo trzeba zasypać podziały w naszym kraju. Nie może być tak, że my już ze sobą nie rozmawiamy, nie szanujemy się, straciliśmy zaufanie nie tylko do siebie, ale do instytucji państwa. A jeżeli chcemy się rozwijać jako kraj, chcemy tworzyć
taką Polskę naszych marzeń, no to musimy spróbować. Jeżeli to nam się nie uda, nie będziemy w stanie zmienić się i dogonić tych krajów europejskich, których poziom życia chcielibyśmy mieć. W krajach europejskich bardzo dużo kobiet jest na stanowiskach wysokich, piastuje najważniejsze stanowiska w państwie. W Polsce nie do końca tak jest. Bardzo mało kobiet angażuje się w życie polityczne i też jak rozmawiam z ludźmi, to mówią mi o tym, że trudno będzie w Polsce kobiecie wygrać wybory. Dużo się zmieniło w Polsce. Kobiet jest coraz więcej w samorządach, na kierowniczych stanowiskach. Rzeczywiście trudniej zacząć myśleć o tym, że możemy wejść do polityki, ale jeżeli już kobiety wchodzą do polityki, robią to bardzo dobrze. To samo do samorządu. Proszę zobaczyć, że mamy coraz więcej kobiet, które są wójtami, sołtysami, radnymi, przewodniczącymi rady. To nieprawda, że Polska nie dojrzała do kobiety prezydenta, bo przecież w naszej historii kobiety zawsze były i wpływały na politykę. To jest taki specjalnie chyba mówione, żeby zasiać niepokój, mówiąc, że kobieta jest słabsza od mężczyzny, ale kobiety nie są słabsze od mężczyzn. Żyjemy dłużej, jesteśmy dobrze wykształcone, działamy bardziej zespołowo, czyli kobiety mają te cechy pozwalające pełnić ważne funkcje w naszym kraju. I ja wierzę, że ponieważ 51% naszego społeczeństwa prawie to kobiety, nie będzie z tym problemu. Ale 46% według najnowszych rankingów, 46% głosujących teraz głosowałoby na Andrzeja Dudę, 26% na panią. To prawie o połowę mniej, ale szansa na drugą turę z prezydentem. To jest jeszcze do wyborów trochę czasu i jeżeli popatrzymy na notowania byłych prezydentów w tym okresie, to pan prezydent Duda ma bardzo niskie notowania. I widzę to, jak ludzie się organizują, zaczynają myśleć o tym, że potrzebna jest zmiana. Jeszcze parę miesięcy temu nie czułam takiej energii wśród Polaków, nie czułam takiego zaangażowania. Teraz ludzie wiedzą, że ich działanie, ich głos ma znaczenie i że będą świadomie dokonywali wyboru. A myśli pani, że Polacy oczekują takich konkretnych działań od prezydenta? Bo teraz prezydent, jeśli chodzi o te 2 miliardy złotych, to robi krok wstecz. Nie chce się określić, czy zawetuje, czy nie zawetuje. Polacy chcą prezydenta, który będzie podejmował zdecydowane i samodzielne decyzje. To wycofywanie się z weta czy podjęcia decyzji w sprawie ustawy, która ma przekazać te środki na telewizję publiczną, to jest takie niezabranie głosu. Prezydent nie ma odwagi powiedzieć, że nie, te pieniądze daje na onkologię, bo nie byłoby to zgodne z duchem jego zaplecza politycznego, ale z drugiej strony boi się wyborców i nie chce powiedzieć, że podpisze tę ustawę, więc znalazł takie trzecie wyjście, że odda to pod ocenę Trybunału, tylko że nasz Trybunał jest atrapą, nie funkcjonuje, więc tak naprawdę wynika to tylko z takiego tchórzostwa pana prezydenta. A co pani zrobiłaby na miejscu Andrzeja Dudy? Przede wszystkim nie dopuściłabym do takiej sytuacji, żebyśmy musieli się zastanawiać, czy prezydent podpisze, czy nie podpisze taką ustawę. Nigdy w życiu bym takiej ustawy nie podpisała, zawetowałabym ją. A co sądzi pani o tym, że powstają miejscowości, strefy wolne od LGBT? Ta Polska podzieliła się trochę. Z jednej strony są prezydenci, którzy wspierają ruchy wolnościowe, a są włodarze miast czy mniejszych miejscowości, którzy mówią nie, tu jest strefa wolna od LGBT. Mamy w Polsce bardzo piękny dokument, naszą konstytucję, w której są zapisane prawa naszych obywateli. I każdy samorząd, włodarze miasta, którzy dopuszczają do tego, żeby przyjąć taką uchwałę, łamią zasady i zapisy polskiej konstytucji. I co gorsze, wojewodowie, którzy są nominowani przez pana premiera, powinni uchylać takie uchwały, bo one są niezgodne naprawdę z konstytucją. My to robimy, czyli dajemy przyzwolenie na takie działania. Pozwalamy, żeby jedni występowali przeciwko drugim, żeby ludzi wykluczać. A mamy konstytucję i każdy samorządowiec, każdy Polak powinien wiedzieć, jakie są te zapisy, bo one są po to, żeby nas chronić, żebyśmy w naszym kraju czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że nasze państwo jest na straży ochrony obywatela, a nie ograniczaniu mu praw i wykluczania.
Jeśli chodzi o ochronę obywateli, to jakiś czas temu wycofane zostały dotacje z takich organizacji jak Centrum Praw Kobiet między innymi. Są organizowane zbiórki dalej publiczne, koncerty charytatywne i te miejsca, gdzie kobiety bite czy maltretowane, czy w jakiś sposób wobec nich była stosowana przemoc, nie mają gdzie pójść. Co pani sądzi na ten temat i czy pani w swojej kampanii prezydenckiej będzie miała jakieś takie punkty dotyczące ochrony kobiet albo wsparcia kobiet w Polsce? Znaczy my podpisaliśmy konwencję antyprzemocową, ona jest podpisana, niestety nie jest jeszcze ciągle ratyfikowana, ale nie ukryje się problemów, z którymi się borykamy w naszym społeczeństwie, mówiąc, że ich nie ma. One są i trzeba te problemy rozwiązywać. Cofnięcie pieniędzy na domy pomocy dla kobiet, na fundacje, które pomagają kobietom. Nawet na dodatek cofnięto pieniądze na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Dopiero prywatny sponsor, jeden z piłkarzy zapewnił utrzymanie tego telefonu. To znaczy jest problem, nie rozwiązujemy go i udajemy, że tego nie ma. I jeszcze jest takie mówienie, że przemocy w domu domowej nie ma, bo widocznie kobiety same do tego dopuściły. To jest przerzucanie winy na ofiarę, tak? To jest skandaliczne, to nie powinno mieć miejsca i nie tylko powinny działać takie instytucje czy organizacje, które wspierają kobiety, ale musimy bardzo wielką wagę przyłożyć do edukacji, żebyśmy tłumaczyli ludziom, co jest dobre, co jest złe, jakie zachowania w życiu społecznym są akceptowalne, jakie nie. I nie możemy uważać, że kobiety mogą być traktowane w gorszy sposób, bo czasami mówiąc o tym, że kobieta sama prowokuje takie zachowania, zezwalamy katowi czy tej osobie, która stwarza przemoc, alibi do tego, żeby się tak zachowywał. A jeśli chodzi właśnie jeszcze o kobiety i o te prawa, które przysługują kobietom i o to, jak wygląda sytuacja kobiet w Polsce, to w państwie, które z jednej strony mówi o tym, że stawia na rodzinę, że stawia na dzietność, stawia na to, żeby było coraz więcej dzieci i żeby te rodziny się powiększały, nie dotuje na przykład in vitro, nie wspiera edukacji seksualnej. Środki antykoncepcyjne właściwie są coraz trudniej dostępne. Dużo mówimy o rodzinie, podobno rodzina jest najważniejsza i to prawda, rodzina jest bardzo ważna, dlatego rodzina musi się czuć pewnie i bezpiecznie. Żeby się czuć pewnie i bezpiecznie, kobiety muszą mieć dostęp do lekarzy, muszą mieć dostęp do antykoncepcji, a nasze dzieci muszą poznawać budowę własnego ciała. Dlaczego dzieci poznają budowę gąsienicy, jakichś owadów, a nie wiedzą, jak funkcjonuje ich ciało. Przecież to jest strasznie ważne. Dzięki temu w przyszłości może będą żyli zdrowi, będą uważali, wiedzieli, co jest dla nich dobre czy złe. Ukrywanie tego i mówienie, zrobienie z tego jakiegoś tabu, to jest wprowadzanie nas nawet nie w XIX, w jakiś czas, kiedy człowiek w ogóle nie wiedział, jak funkcjonuje i jak jest zbudowany. Nawet w tej ustawie, która budzi tyle kontrowersji dotyczącej tej ustawy, która mówi o tych trzech zapisach antyaborcyjnej, są zapisy, które mówią, że konieczna jest edukacja seksualna, informacja antykoncepcji. To wszystko jest. Tylko my znowu kolejnej ustawy, nawet tak trudnej, nie jesteśmy w stanie wprowadzić w życie. Ale też nieprzestrzeganie, ponieważ tak naprawdę aborcja w Polsce jest fikcją. Nawet jeżeli jest legalna, to przerzucanie ze szpitala do szpitala powoduje to, że w pewnym momencie już jest niemożliwa, nawet jeżeli zagraża życiu. To właśnie o tym mówię. Jest ustawa, ma zapisy. I te zapisy nie są respektowane. Nie tylko, że kobieta, która musi podjąć taką decyzję, czy podejmuje taką decyzję, nie ma miejsca, gdzie mogłaby tej aborcji dokonać. Lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia. Lekarz ma do tego prawo, ale instytucja, czyli szpital, nie ma prawa ukrywać przed kobietą informacji, gdzie i do jakiego lekarza mogłaby się zwrócić. W tej ustawie jest o edukacji seksualnej, nie ma na ten temat żadnych działań, jest to fikcja w szkołach, nie ma nic na temat antykoncepcji. Wszystkie zapisy tej ustawy są martwe i dlatego tak jak mówiliśmy o konstytucji, że nie jest przestrzegana, także ta i inne ustawy w naszym kraju nie działają. A co pani sądzi na temat in vitro? Czy sądzi pani, że powinno być finansowane ze środków rządowych? Bo w tej chwili to samorządy decydują o tym, czy dofinansować i to właściwie w zależności od tego, w jakim mieście mieszkamy, to albo mamy dostęp, albo nie mamy.
w Konstytucji mamy zapis o tym, że wszyscy musimy mieć równy dostęp do ochrony zdrowia. Skoro równy, to nie może być tak, że to, czy ktoś będzie mógł z tej metody skorzystać, czy nie, zależy tylko od jego pieniędzy. Dlatego państwo powinno tę metodę pokrywać pieniądze za stosowanie in vitro. Samorządy to robią właśnie, zastępują państwo, ale to jest zadanie państwa i bardzo jest mi przykro, że PiS wycofał się z tego programu rządowego i tak naprawdę spowodował, że wiele rodzin, gdyby nie pomoc samorządu, nie mogłoby się doczekać upragnionego dziecka. A jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, które i takie przepisy i te poglądy wolnościowe, te wszystkie rzeczy, które dotyczą czy kobiet, czy dzieci, czy LGBT, to wydaje mi się osobiście, że trudno z tym sobie poradzić w małych miejscowościach. Jak pani sądzi, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wyborców, czy przyszłych wyborców w małych miejscowościach, a w miejscowościach takich dużych, jak na przykład Wrocław, Warszawa czy Poznań? Czy tam można dotrzeć do tych osób chociażby z takimi poglądami? Czy do wszystkich ludzi można dotrzeć i ze wszystkimi można rozmawiać, ale rzeczywiście ludzie żyjący w małych miejscowościach czy małych wsiach mają zdecydowanie trudniej. I dlatego z takim podziwem patrzyłam na osoby, które w małych miejscowościach potrafiły stanąć przed sądami i dać wyraz tego, że nie zgadzają się z tym, co robi rząd. Bo oni tam nie wychodzą anonimowi, tam wszyscy wiedzą, jeżeli ktoś staje pod sądem. Czy jakaś kobieta protestowała? Jedna. Jedna. To jest wielka odwaga tej osoby, bo wszyscy wiedzą, że gdzie ona mieszka, kim jest, to nie jest osoba anonimowa. W dużych miastach jest to łatwiej, ale ja jestem pełna podziwu dla tych ludzi, którzy robią w tych małych miejscowościach, pokazując, że mamy prawo pokazywać swoje poglądy i że nie mamy czego się wstydzić i mamy prawo upominać się o swoje wolności. I dlatego tak piękne było, że ludzie czasami widząc na Facebooku, że jedna osoba stoi pod sądem, ktoś z podróży zatrzymywał się i dochodził do tej osoby, żeby nie czuła się sama. Pani zadeklarowała dzisiaj na konferencji prasowej, że do małych miejscowości też będzie Pani jeździła. Będzie Pani jeździła wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy. Jaki jest plan tych Pani wędrówek? Nie też, bo ja właściwie cały czas jeżdżę i te małe miejscowości są bardzo ważne, bo ludzie oczekują tego, żeby z nimi przyjechać i porozmawiać. Ale to jest głównie elektorat PiS właśnie. Nieprawda, to nieprawda. Tam są ludzie, do których z nimi nikt nie rozmawia. Część tych ludzi ogląda tylko telewizję publiczną. Nie ma dostępu do innego źródła informacji. I czasami taka rozmowa, opowieść powoduje, że ludzie zaczynają się zastanawiać. Ale to dlaczego tak to jest? A ludzie są mądrzy. Jeżeli mają wybór i mogą skonfrontować pewne wydarzenia, zaczynają dokonywać innego wyboru, więc nie ma ludzi straconych. Są ludzie, którzy mają mniej wiedzy i z tymi trzeba rozmawiać, tych trzeba przekonywać, żeby świadomie wybrali wybór, żeby świadomie dokonali wyboru, bo to nie znaczy, że muszą mieć takie poglądy jak ja, ale żeby wiedzieli, że jest jedno rozwiązanie, drugie i trzecie i niech sami wybiorą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka na prezydenta. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.